Cześć, z tej strony Szmer, witam w kolejnym odcinku z Farminga. W tym odcinku właśnie pokażę troszeczkę stacji, trochę zarobiłem kaski. Także przychód z misji 200 tysięcy, także to jest to, co pozwoliło mi troszeczkę nabić kaskę, więc mamy blisko 200 tysięcy do wydania. Oczywiście wszystkiego nie wydamy. No i właśnie, w tym odcinku chciałbym parę rzeczy kupić, więc teraz tak, udamy się, znaczy ja jeszcze tylko pokażę, jak tu wygląda skład gleby. Właśnie będę musiał zaorać te swoje trzy pola, dlatego pług mi się przyda, czyli kupimy między innymi pług. Tutaj zobaczymy, jak wzrost, jeszcze te trzy moje pola rosną, także mamy jeszcze chwilę, żeby zająć się ewentualnie zbiorem. Natomiast no, udamy się taką. Pierwsze co, to kupimy, słuchajcie, pług. Tu są te większe pługi oczywiście, te które tutaj 6,2 metra ma szerokość. Ten ma 3, a te dwa mają, te dwa najtańsze mają po 2 metry. Natomiast ja mam ciągnik, mój najmocniejszy ciągnik w tej chwili ma 145 koni mechanicznych. I żeby on mógł z tą realną prędkością, tą tu wykazaną, to musi mieć tą moc odpowiednią. Dlatego ja na razie kupię ten pług, ten dwumetrowy. Z czasem go sprzedamy i kupimy większy. Na razie tylko trochę tak bardziej na zasadzie, żeby był. I teraz tak, co jeszcze chciałbym tutaj kupić? Tak sobie wypisałem parę rzeczy. I tak o, na pewno pójdziemy, słuchajcie, w trawę, że tak powiem. I tak o, kosiarki. No to kupimy, słuchajcie, kosiarkę do trawy, bo będę chciał kiszonką się też zająć, między innymi, ale to nawet, no, głównie będziemy trawę, wiadomo, tutaj ścinać, więc kupimy tą i tą kosiarkę, czyli tą przednią i tą tylnią. Tak. Przednia i teraz kupimy tą tylnią, ale też przyda nam się oczywiście technologia, coś takiego jak technologia Bell. O, no i tutaj właśnie w Bellach chciałbym też od razu kupić sobie tą za 58 tysięcy, czyli blisko 60 tysięcy, tą belownicę. Ok, także ją kupimy też. Także jeszcze jedna rzecz, słuchajcie, z grabiarki. No tutaj kusi mnie, żeby kupić tą największą od razu, żeby zgrabiać to, ale zrobimy inaczej. Ja ze zgrabiarką na razie się wstrzymam. I teraz zrobimy taki motyw. Że ja w tym kejsiku o właśnie, tego kejsika teraz zrobimy coś takiego, że tego kejsa zresetujemy. No i pójdziemy do sklepu, żeby zabrać część rzeczy, bo tu na dwa razy będziemy musieli to zrobić. Także tam mamy swoje nowe fanty. O, wejdź. Dobra. Więc mamy parę rzeczy, które do zabrania, nie? Niejako. Więc słuchajcie, ja zrobię tak, że najpierw weźmiemy, no bo tak o, z przodu możemy oczywiście coś zabrać, więc weźmiemy na przykład ten przedni od razu. Czy ja do tego traktora nie mogę nawet tego podpiąć, ale może do tego Holanda podejdzie. Zobaczymy.
Okej, okay, także wieziemy już tą belownicę do siebie. Ta belownica to nie jest jakiś taki najpilniejszy zakup w tej chwili, nie? Ale powiem szczerze, że mi tak chodziła po głowie, że żeby sobie ją kupić. Oczywiście przyda mi się teraz ładowarka przednia tutaj w ciągniku, żeby móc później ładować te bele. O, i teraz sobie przez to pole tutaj zetniemy. To nie moje pole, także komuś tu namieszam. No trudno. Po sąsiedzku. Komuś tutaj zorganizowałem temat. No dobra. Dobra, i tutaj spróbujemy podjechać pod górę. I od razu, słuchajcie, pod wiatę. Tak, i teraz... O, rezetujemy, tak. I wracamy, słuchajcie, z powrotem do sklepu. Kurczę. Rozkładam. Niechcący. Ale co jest? Nie chce mi tempomat chodzić. No, dobra, poszło. Trochę z tym sterowaniem, spadem są takie momentami problemy, ale... I tak wolę grać na padzie niż na klawiaturze i... Do pługa jeszcze będę musiał obciążnik chyba kupić, ten przedni. I teraz się zastanawiam, jaki tam do niego kupić, czy tak ten 700 kilo, czy tonowy. A tutaj po sąsiedzku. Sąsiadowi autostradę robię przez pole. No i właśnie, i będę chciał pokosić trochę trawę, przy czym nie będę jej zbierał, bo ona, mimo że nie zebrana, to pod spodem rośnie i później kilka razy skosić i dopiero zebrać. Przejechać się tą przyczepą samozbierającą, także będę mógł od razu dużo siana, że tak powiem, za jednym zamachem zorganizować. Ten sprzęcior ja ustawię tak bardziej tutaj. Tak, resetujemy, tak, okej. Okay. Teraz będziemy mogli chyba pług wziąć w końcu. Aha, no właśnie, słuchajcie, jak pług, to od razu obciążnik. No i właśnie się zastanawiam, ja wezmę na razie 700, kupię. One nie są drogie oczywiście. No i zobaczymy, słuchajcie...
czy ona wystarczy do tego pługa, dajmy na to. Kurczę, znowu. Dobra, teraz jest okej. Także szmer będzie mógł w końcu orać, co prawda to jest pług tylko o szerokości 2 metrów, także stosunkowo niewielki. No ale zobaczymy, słuchajcie, co z tego wyjdzie. No na razie taki, nie? No, nie mam zresztą mocnego ciągnika ani pieniędzy, żeby wybrać na przykład ten największy, także to z czasem będziemy wymieniać te sprzęty na trochę lepsze. Och, tu zniszczę to pole uprawy, znaczy się sąsiadowi. Taką autostradę sobie tu zrobiłem przez jego pole. Ła, trochę krzywo podjechałem, ale dobra. Ale podjechałem. Chaos. Teraz tak, w zasadzie to powinienem spróbować teraz tym drugim ciągnikiem. Czy mi się uda w ogóle go tutaj, zaraz zobaczymy. Tego New Hollanda. Zaraz go tu znajdziemy. O, jest. I teraz tylko nie mówcie, że tego tutaj nie podłączę. No, okej. Halloween minął i nasze ludziska zaczęły normalnie się zachowywać. Przydałaby się jakaś regulacja lusterek, bo te pokazują mi tam niebo. No ale, albo jakieś dodatkowe lusterka, w każdym bądź razie. Ile ten mój New Holland? New Holland ma 125 koni mechanicznych. Ten, którym jadę teraz, więc on powinien udźwignąć te dwie kosiarki.
No i właśnie, słuchajcie, ja zrobię taki temat. Zrobiłem taki temat, że... Spróbuję tak już trochę skosić tutaj. A czemu on mi nie odłączył? Dobra, przestawimy go trochę. A guzik go przestawi. Muszę z nim odjechać zupełnie od tego. Okej, i podłączamy sobie kosiareczkę z tyłu. Teraz jeszcze oblukamy trochę mapkę. No i spróbujemy trochę pokosić. Tak o, z tyłu w ogóle, to tak o, zrobimy rozłóż kosiarka. I opuść. I włącz. Zmienimy na przód. Rozłóż. Opuść. Włącz. Tak. No, kurczę, i co to? 4 na godzinę będzie mi kosić. Teraz widzę, że mam za ciągnik za słaby. Jeszcze się upewnimy. Kosiarka, ta wymaga 70 koni, ta 160 koni tylnia. No właśnie. Ile one tutaj maksymalnie mają? 22 km na godzinę, tak? To zakładając, że ja mam... No. Jak włączę obydwie, no to mój ciągnik rozpędza się do 10. O, proszę, proszę. Wariat. 13 na godzinę. Tu te drzewka będziemy musieli usunąć. O, już pod górę tylko 2 na godzinę, słuchajcie. Ledwo co.
No dobra, kurczę, zobaczmy, słuchajcie. Naciągnij, to mnie pewnie nie będzie stać jakiś lepszejszy. Poza tym on musi mieć te odpowiednie wszystkie zaczepy, żeby to grało. Ten ma 125. Taki, żeby wiecie, ten ciągnik, żeby miał tą moc. 140. 160. 190. O, to już coś tak przy 200. Oj, oj, to mi brakuje jeszcze tutaj kaski, a kaski. Tak przy 200 konikach, że najlepiej, żeby mieć coś takiego, wiecie. Mocnego, no. Maszej ma tą samą moc, tą samą prędkość, ale większy zbiornik paliwa widzę. 182. Będę musiał jeszcze pomiędzy odcinkami pozarobić kasę właśnie z 200 tysięcy na jakiś porządny ciągnik. Także tutaj pokosimy troszeczkę. A jeżeli już chcę tutaj usuwać te drzewa, zaraz kupię piłę spalinową. No to przydałaby się ta maszyna do wycinania pieńków. No nie mówiąc o zgrabiarce, nie? Zgrabiarka też by się przydała do tego. Przetrząsarka, żeby siano robić. No. Trawa szybko rośnie i co kilka godzin będzie można pokosić w wolnych chwilach oczywiście, a później zgrabić tą trawę i po prostu ją pozbierać. I właśnie, słuchajcie, wyjdziemy do sklepu i jeszcze jest jedna rzecz. Ja zobaczę, tylko piłę łańcuchową kupimy sobie tego sztila, bo to tylko tysiaka.
No i właśnie jeszcze, gdzie to było? Pługi. Sprzęt leśniczy. Ta maszyna służy do wycinania pni drzew. I właśnie to jest to, o co mi chodziło. Wybierz. I wiecie co? Co by tu się jeszcze przydało? No wiele rzeczy by się przydało, ale z obiektów niegłupi jest warsztat pojazdowy, bo będzie można modyfikować pojazdy za darmo. Czyli wyrzucam tylko 28 tysięcy, ale ten. Kupię też maszynę do myjkę po prostu. Także tutaj postawię ją gdzieś, powiedzmy w tym rejonie. A i ten pad mi trochę przeszkadza. Kurczę, to ja już kupiłem dwie myjki. Aj, żeż... Trochę drętwo to zrobione było, ale dobra. Myjkę, no mam fazę na tą myjkę po prostu, żeby ten sprzęt wyczyścić. I co? I teraz będziemy mogli... zresetować się. I zaraz zobaczymy, gdzie my mamy te obciążniki, ładowarki, sprzęt leśniczy. Kupimy. Tak. Dobra. Aj. Dobra. Krzywo podjechałem. Jeszcze pieniądze mi wystarczą i ja kupię zaraz, jak dojedziemy tylko do nas na farmę, to pieniądze powinny mi wystarczyć na zakup tego warsztatu, gdzie będę mógł wtedy modyfikować pojazdy, czyli wiecie, zmieniać koła na przykład, dołączać koparkę, zdaje się, znaczy modyfikować, żeby kupić sobie tą koparkę później, nie, żebym miał możliwość taką podłączenia tej kopary. A tutaj powycinamy zaraz kupę drzew i tak dalej. Przede wszystkim będę chciał
zająć się wycinką tych drzew tutaj, tak żeby móc swobodnie sobie kosić. Okej, os. Teraz słuchajcie. Ajajaj, jest ten bóg z tymi, z drzewami, że spadają gdzieś, słuchajcie, pod ziemię się zapadają. No, będę musiał trącić ciągnikiem. Też stanęło. Zaraz pykniemy jeszcze to drzewko. I to drzewko. A się nie chce ogolić. Okej. Teraz zobaczymy. Karczownik do pni. Dobra, jednego już żeśmy się pniaka pozbyli. No.
A co mu broni? Podnieś? Aha, on się tam opiera, dobra, rozumiem. Tu jeszcze te pniaki. Tu jest jeden. Bo on nie chciał mnie puścić, dlatego też go zaraz usuniemy. No i to jeszcze dwa pniaki. Dwa, trzy, jeden, kurczę, pieczona. Jeden. Podjedziemy jeszcze te drzewka, szybko wyrąbiemy. Jak miło, od razu się samo przewróciło. Już ogolone. I nie chciało upaść. Też nie chcę. O, upadnie. Nie upadło. Nie chcę upaść. Tutaj jeszcze przy nie, po idełku nie byłem, tak? W tym miejscu możesz ten, dobra. Dobra, teraz poprzewracamy te nasze drzewa. Dobra. Się uparło drzewko.
Jak miło z jego strony. Tak, to teraz ogolimy jeszcze to ostatnie. Okej, kurczę, to są dwa pięki, a gdzie są dwa kolejne? A już jeden widzę, dobra. Właśnie, pląta to drzewo tutaj. No, także trochę tutaj porządków porobiłem, trochę. Natomiast, o, tu jest jeszcze pieniek jeden. Natomiast te drzewa trzeba będzie sprzedać. Tak, zostało mi 50 kawałków obiekty. Tu do tego wood chips można kupić, to jest fajna sprawa. Kersiere mam dwa, będę musiał jeden postawić w innym miejscu, tylko muszę wykombinować, jak to zrobić. Tak, i z tych wszystkich bym chciał jeszcze tą warsztat pojazdowy kupić. Gdzieś tu w rejonie tej wiaty na pojazdy mniej więcej. Tam trzeba będzie podjeżdżać do niego oczywiście, żeby móc. Żeby móc ten coś tam robić. Teraz sprawdzimy.
Jak to się tu będzie robić? Tu możesz sprzedać lub modyfikować swoje pojazdy. Ustaw. A wejdź. Aha, wejdź do niego. Aha, to ja muszę tutaj chyba stanąć z przodu. Chyba tak. Jest, dobra, ustaw. No i widzicie, już mogę mu koparkę dać za 800 zł. Euro, co ja mówię, złotych. No i tu opony modyfikować. Szerokie, standardowe i tak dalej, także... Tak, okej. Już ma koparkę, będzie można tutaj kupić ten ładowarkę czołową do niego. Natomiast... Jak daleko z tą myjką mogę zajść? Kurczę pieczone. Podjedziemy tutaj traktorem i zobaczymy, jak myjka chodzi w tym. Czy tak samo sprawnie? No pewnie tak, nie? No, o. Jaki piękny, jak nowy, nie? Ja wiem, że to są tylko kwestie wizualne, nie? Bo to wiadomo, ale powiem szczerze, że mnie denerwuje, jak widzę taki urąbany ciągnik. Także zarobiłem trochę szmalu. Głównie też po to, żeby między innymi myjkę sobie kupić, nie? Żeby móc popatrzeć na czysty ciągnik. Okej, dobra, już nie będę przedłużał tego pierwszego odcinka. 28 tysięcy zostało, natomiast przydałaby się zgrabiarka i przetrząsarka, tak? Zgrabiarka ta jest fajna, bo najszersza, nie? Z kolei 110 koni, nie, to bym tego, tylko kasę wykombinować na nią. I przetrząsacze, nie? Przetrząsacze to ma 6, ten ma 6 metrów. Ten największy przetrząsacz ma 13 metrów, nie? Także przetrząsa dosyć sporo tutaj trawy, nie? Także to też gdzieś będzie łazić, że tak powiem, po mnie. No ja zapraszam do następnego odcinka, czekam na wasze komentarze. Na razie, cześć!